Dzień dobry. Jest mi bardzo miło powitać Państwa w filii numer 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie podczas 7. Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Znajdujemy się w zabytkowej kamienicy usytuowanej w rynku Starego Miasta. Przekazy źródłowe świadczą, że powstała ona na przełomie XV i XVI wieku. W wieku XVI była już własnością kupca krakowskiego Seweryna Bethmana. Od niego kamienicę nabył Konstanty Korniakt z Krety, grecki kupiec osiadły w Polsce. Od roku 1583 kamienica jest własnością Katarzyny z Konopniców, wdowy po Rutgierze de Secelis, i nazywana jest wówczas kamienicą rutgierowską. W 1828 roku kamienica należała do Łukasza Rodakiewicza, który dokonał jej przebudowy, dodając trzecie piętro. W 1954 roku zrekonstruowano attykę, a fasadę ozdobiono dekoracją sgrafitową, wykonaną według autorstwa Piotra Woldenberga i Stanisława Brodziaka. Dekoracja przedstawia scenki z życia lubelskich rzemieślników, bednarzy, krawców, zegarmistrzów, a także znaki miejskich cechów. Wnętrza kamienicy wyróżniają się piękną, późnogotycką architekturą. O gotyckim stylu świadczy portal typu ośli grzbiet z gmerkiem oraz sklepienia krzyżowo-żebrowe. Proszę Państwa, ten rys historyczny nie jest przypadkowy. Naszymi gośćmi dzisiaj jest pani Urszula Gulbińska-Konopa, pracownik ośrodka Brama Grodzka Teatr NN oraz pan Łukasz Konopa, którzy na co dzień zgłębiają tajemnice zabytków Lublina. Za chwilę przeniesiemy się do epoki renesansu dzięki ich opowieści i poznamy tajemnice zapisane w ówczesnych sztambuchach. Czym były sztambuchy? Czy prawdą jest twierdzenie, że obecnie są to już tylko zabytki literackie? I dlaczego piwnica pod Fortuną jest niecodziennym przykładem sztambucha? Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania opowieści. Chcielibyśmy opowiedzieć o piwnicy pod Fortuną jako miejscu, w którym realizuje się nie tylko dekoracja malarska, ale także literatura sztambuchów i literatura emblematyczna. Dlatego nazwaliśmy to wystąpienie śladem zaginionego sztambucha związanego z Lublinem, związanego z piwnicą pod Fortuną. Piwnica pod Fortuną znajduje się pod kamienicą Rynek 8 w pobliżu. Jest to kamienica przyrynkowa w pobliżu dawnego Trybunału Koronnego i ratusza. I jest to dostępna od rynku staromiejskiego, po schodkach w dół, niewielkie pomieszczenie z bardzo ciekawą dekoracją. Ciekawą, ponieważ jest to dekoracja związana z książką, która musiała być w Lublinie i która musiała budzić też żywe zainteresowanie z książką nietypową, bo książką typowo indywidualną, indywidualizowaną przez właściciela, indywidualizowaną przez użytkowników. Jest to niewielkie pomieszczenie zdobione dekoracjami typu suchy fresk, wypełnione dekoracją roślinną, wśród której kryją się pola przedstawieniowe, zaczerpnięte właśnie ze sztambucha. Od niedawna wiemy, że jest to emblemata secularia. Niewielka książka formatu kwarto, w której znajduje się 50 emblemów, 50 rycin, opatrzonych stosownymi opisami. Musimy powiązać piwnicę pod Fortuną z tradycją emblematyczną. W 1531 roku Heinrich Steiner, augsburski wydawca,
bez zgody Andrea Alciertiego wydał Liber Emblematum, książkę, pierwszą książkę emblematyczną, w której utrwalił się sposób budowa, konstrukcja emblematu. Składa się ona zasadniczo z trzech części i tak widzimy to w przypadku Liber Emblematum Andrea Alciertiego. Jest to krótkie motto, następnie piktura, czyli ta część obrazowa, ilustracyjna, oraz dłuższa eksplikacja, dłuższe wyjaśnienie, co mamy w motcie, co mamy na pikturze. To wyjaśnienie bywa zwane epigramem. Nie zawsze jest zachowana taka trójczłonowa forma. Bywa niekiedy, że mamy tak zwane emblemata nuda, czyli gołe emblematy, czyli pozbawione piktury. Może być to też forma dwuczęściowa, albo same pikturę, tak jak ma to w przypadku lubelskiego zabytku dawnego Pałacu Suchorabskich, gdzie mamy dekoracje stiukowe właśnie zaczerpnięte z emblematów. Drugą tradycją, o której musimy powiedzieć, to są sztambuchy. Sztambuchy narodziły się mniej więcej równolegle, też w latach 30. wieku XVI, w środowiskach reformacji, wokół osób takich jak sam Luther, Melanchthon, były one rodzajem upamiętnienia się reformatorów w różnego rodzaju, przede wszystkim książkach ich uczniów. Mogły być to księgi Pisma Świętego, mogły być to księgi egzegetyczne, teksty egzegetyczne, inne książki, czasem luźne karty papieru, następnie powiązane w sztambuchy. Ta tradycja przyjęła się i zaczęła żyć swoim własnym życiem. Powstawały z Polska tak zwane książki niepisane na herby, czyli właśnie czyste, nazwijmy to, zeszyty, często zresztą pięknie oprawiane, do których zbierano wpisy w odpowiedniej hierarchii, także na początku takiej księgi były to wpisy osób znaczniejszych, a dalej mniej znaczących. Same ozdabiane, to znaczy nie tylko, że wpis był ozdabiany, ale mogła być też ozdabiana sama księga, mógł być dobierany odpowiedni papier, marmurowany, papier fakturowany, czasem składki papierowe były interfoliowane składkami pergaminowymi z najcienniejszego, niesamowicie wyprawionego pergaminu. Tak jak tutaj możemy zobaczyć, jest tu papier marmoryzowany, także sama książka przedstawiała, nawet bez wpisów, robiła wielkie wrażenie. Tu mamy taką opcję wypełnienia krótkimi wpisami z wmalowanymi herbami, które były wmalowane przez tak zwanych briefmaler, iluminatorów, którzy się właśnie specjalizowali w ozdabianiu sztambuchów. Była duża dowolność w wykonywaniu tych dekoracji. Także wpisy były bardzo dowolnie kształtowane i pojawiało się też dużo rzeczy z życia codziennego. Możemy obserwować wiele aspektów życia codziennego w dekoracjach sztambuchowych. Pojawiła się też taka dowolność, która prowadziła do pewnej swawoli i stąd pojawiła się także konieczność uporządkowania tego. Stąd w roku 1558 został wydany pierwszy sztambuch drukowany.
Było to Thesaurus Amicorum, sztambuch, w którym poszczególne strony były ozdabiane kunsztownymi bordiurami z pozostawionym polem do wpisu oraz sentencjami ze znanych filozofów, na przykład myślicieli. W tym wypadku mamy Heraklita, który opłakuje świat sentencjami łacińskimi, sentencjami greckimi, a bywają też inne. Zdarzało się także, że były to sentencje w języku polskim. Następnie w roku 1573 Zygmunt Feyerabend wydał Flores Hesperidum. To jest już Frankfurt nad Menem, miejsce, gdzie handel książką, gdzie książka drukowana, książka druk, wydawnictwa były niesamowicie rozwinięte, ten ruch wydawniczy. I to są proste strony, proste bordiury z większą ilością sentencji. Część stron jest w języku niemieckim, część tekstów, część jest w języku łacińskim. Pojawiają się także puste tarcze herbowe, gotowe do wypełnienia przez wpisujących się, gotowe do wypełnienia ich własnymi herbami. W 1579 roku tenże sam Zygmunt Feyerabend wydaje Stamm und Gesellenbuch, niesamowicie popularną książkę z drzeworetami Josta Ammanna. Jest to już taki bardzo, bardzo rozwinięta forma sztambucha drukowanego z... Tutaj nie tylko, że są strony z tekstami, z sentencjami, ale także postaci par, które ozdabiają poszczególne strony, które można było podkolorowywać, tak jak w tym wypadku. Można było znaleźć sobie po prostu miejsce, w którym się chciało w takim sztambuchu zaistnieć. No i zbliżamy się do naszej emblemata sekularia. W roku 1592 Theodor de Bray wraz z synami Johannem Izraelem i Johannem Teodorem wydaje Emblemata Nobilitati. Jest to książeczka w formie oktawo, zatem niewielka, nietypowa, ponieważ jest to książka przeznaczona na sztambuch, ale łącząca w sobie także tradycję emblematyczną. Czyli autor posługuje się przedstawieniami o charakterze emblematycznym z przeznaczeniem na wpisy. Pozostają czyste strony, pozostaje przestrzeń wokół rycin, gdzie można się wpisać. Książka staje się bardzo popularna. Sam pomysł okazuje się dobrym przedsięwzięciem. To musimy zawsze pamiętać, że miało to zawsze charakter biznesowy, więc to decydowało także o losach samego gatunku. I jak możemy zauważyć, poszczególne przedstawienia, ryciny, które są zawarte w Emblemata Nobilitati, potrafiły również przeniknąć do stron czystych sztambuchów, tych książek niepisanych na herby, gdzie były po prostu przenoszone prawie jeden do jednego, świadcząc o popularności tam zastosowanych motywów. W roku 1593, idąc za ciosem, Theodor de Bray wydaje, to,
te same ryciny w formacie kwarto, już bardzo, w bardzo ozdobnej formie. Książka jest nie tylko interaktywna przez to, że każdy indywidualizuje ją, dając znajomym pole do wpisu w książce, ale także znajdują się w niej takie miejsca, jak widzimy tutaj na ilustracji, gdzie możemy sami interweniować w książkę, podnosząc w tym wypadku klapę beczki, gdzie widzimy jednego z ukrytych w niej kochanków. W roku 1596 pojawia się emblemata secularia, czyli świeckie emblemy autorstwa synów Teodora, czyli Johanna Teodora i Johanna Izraela de Prey. Poróżniwszy się z ojcem, stawiają na własne wydawnictwo. Sami nie drukują, ale są wydawcami, są rytownikami. Książka jest wielojęzyczna i jest przeznaczona na użytek jako sztambuch. Mamy to w tekście frontyspisu, jest Stamm und Wappenbüchlein, czyli książka taka rodowa i herbowa, przeznaczona przede wszystkim dla społeczności akademickiej, dla studentów. Sama treść książki jest taką eksplikacją świata ex negativo, taką edukacją ex negativo, pokazującą, czym, jaki świat nie powinien być, wyśmiewającą różne aspekty funkcjonowania ludzkości, funkcjonowania społeczeństwa. Książka była popularna, miała trzy wydania. Oprócz 1596 roku był to rok 1611 oraz rok 1627. Udało nam się dotrzeć do wszystkich trzech wydań i różnią się one zawartością. Na przykład różnią się wstępem. Akurat pierwsze wydanie jest opatrzone wstępem o tytule De Amore. Jest to kompilacja trzech tekstów. Kwestia zupełnie typowa dla braci De Prey. Korzystają oni z tego, co zrobili inni i tworzą własne kompilacje. Tutaj akurat tekst De Amore mówi o różnych typach miłości według takiej filozofii neoplatońskiej. Następnie mamy w tymże tomie z roku 1596 są zebrane w formie wierszowanej wszystkie emblemy, a w końcu poszczególne epigramy. Tutaj, jak widać, nie tak jak w przypadku Alciatiego, epigramy są oderwane od poszczególnych piktur, czyli najpierw one są zebrane w formie takiej listy numerowanej, a poszczególne ryciny z mottami, czyli tymi krótkimi odniesieniami tekstowymi, znajdują się w dalszej części książki. Te epigramy są wielojęzyczne. Występują przynajmniej w języku łacińskim i niemieckim, ale także część z nich również w języku holenderskim, w języku francuskim i włoskim. I przechodzimy do poszczególnych stron. Mamy rycinę piktury z krótkim mottem towarzyszącym pikturze oraz tarczę herbową, gotową do wykonania herbu wpisującego się, także ten wpisujący się mógł znaleźć swoją stronę z odpowiednią pikturą, z odpowiednią treścią emblemu i tam wrysować swój herb, znajdując także miejsce na obrzeżach karty do wykonania
własnego wpisu. Posługuję się w tym momencie wydaniem z roku 1596, ponieważ na podstawie ortografii niemieckiej jednego z emblemów, jest to Connubia ceca, wiemy, że w lubelskiej piwnicy użyto właśnie tego pierwszego wydania. Są różne formy zapisu słów Wahrheit i Heuracht i tylko w tym pierwszym wydaniu mamy ten sposób, który zachował się w piwnicy pod Fortuną. Możemy na przykładzie przedstawienia małpy zobaczyć, jak to, co znajdowało się w książce, znalazło się na ścianach, w tym wypadku na kapie kominka w piwnicy. Widzimy użyte motto tutaj w otoku samego pola na ścianie piwnicy. I patrząc na to, co widzimy i na ścianach piwnicy, i w emblemacie Cyclarii, musimy mieć też na uwadze to, że właśnie bracia Debray nie korzystali z własnych inwencji, tylko kopiowali cudze. Tu jest przechowywana obecnie w British Museum rycina z małpą, która była bezpośrednim wzorem dla tego, co wykonali bracia Debray w emblemata Cyclaria. Książka, towarzysząc podróżnemu, musiała być oczywiście oprawna i te oprawy były indywidualizowane. Tutaj mamy emblematę Cyclaria przechowaną w Muzeum Sztuki i Rzemiosła Artystycznego w Hamburgu z wytłoczonymi znakami własnościowymi, zdobionymi także ze zdobionym grzbietem i z poszczególnymi kartami na grzbietach, również zdobionymi wytłoczeniami i złoceniem. Musimy w tym momencie powiedzieć, że to, że książka staje się sztambuchem, w obecnej terminologii musi taka książka spełniać dwa warunki. Po pierwsze, muszą być tam czytelne wpisy, czytelnie skierowane ku właścicielowi książki, po pierwsze, a po drugie musi mieć ona charakter przenośny. Musi jej, ze względu przede wszystkim na swój format, musi móc towarzyszyć swojemu właścicielowi. I taka emblemata, jak widzimy na tej rycinie, towarzyszyła swojemu właścicielowi. Została ona ozdobiona wpisem. Jest to emblem Connubia ceca, gdzie wpis został dokonany w roku 1604. Są podstawowe elementy tego wpisu, czyli sentencja na górze z datą, jest bezpośrednie zwrócenie się ku właścicielowi książki, jest data i miejsce wpisu, jest herb wpisującego się oraz jest później już dodana informacja o śmierci wpisującego się. To znaczy właściciel książki, ponieważ sztambuch był czymś, co żyło, do niego się ciągle wracało. Często bywało tak, i jest to oczywiście zachowane w sztambuchach, że były czynione różne adnotacje dotyczące wpisujących się już przez właściciela książki, w tym także adnotacje o zgonie wpisującego się. To są dekoracje z Hamburga. Bardzo często były pięknie iluminowane strony znajdujące się pomiędzy rycinami z herbami i właściwymi pikturami emblemów. Także tam dokonywano także wpisów i tam zawierano takie właśnie dekoracje iluminatorskie. W tym
egzemplarzu ze Stuttgartu widzimy wpis i widzimy niedokończone dzieło, mianowicie jest pusta tarcza herbowa. Nie wiem, czy to będzie widoczne, ale są tam wskazówki wykonane ołówkiem, jak powinien zostać wykonany herb w obrębie tej tarczy. Czyli podział na pola i informacje, jakie barwy powinny zostać zastosowane. Być może, że po prostu to, że to nie zostało wykończone, wynika z tego, że właściciel otrzymał pieniądze na to i miał to przedstawić iluminatorowi, ale no, z jakichś względów, a bywało tak, jest to w literaturze zachowane, że po prostu te pieniądze zostały sprzeniewierzone i poszły na inny cel. Dwie z rycin, które posłużyły jako wzory do dekoracji piwnicy pod Fortuną, nie pochodzą z drukowanego wydania emblemata secularia. To są dwie ryciny Heinricha Ulricha. Jedna to Fortuna, druga to Amor i Wenus. Jakkolwiek nie są one częścią, tak jak mówiłem, wydawnictwa braci Debray, sądzimy, że również one mogły być częścią tego indywidualnego sztambucha, który trafił do Lublina. Musiał trafić, dlatego że na ścianach lubelskiej piwnicy obok piktur, czyli po prostu przeniesionych rycin, znajdują się także epigramy, które znajdują się w książce w jej pierwszej części. Tak więc nie mogły do Lublina pytać po prostu luźne karty, bo malarz nie miałby dostępu do epigramów, które użył w piwnicy. Musiała trafić cała książka. Natomiast wracając do grafik Heinricha Ulricha, to są grafiki niewielkie. Tutaj trzymam w ręku fortunę Heinricha Ulricha, specjalnie pod światło, żeby było widać znak wodny. Mogły one być po prostu wklejone albo choćby włożone do książki. Był taki zwyczaj, że ryciny wklejano do sztambuchów. Było to na pewno tańsze niż wykonanie skomplikowanej, szczególnie jakiejś dekoracji iluminatorskiej. Ponadto można było taką rycinę dodatkowo jeszcze ozdobić, czy to podmalować, czy włożyć w pole kartusza, bordiury. Wiemy także, że są czyste sztambuchy, w których używano i rycin z emblemata secularia, po prostu wyciętych z książki, i rycin Heinricha Ulricha w jednym tomie. Także o tym, że dzieła jednych i drugich spotykały się w jednym tomie, też wiemy. To jest przykład sztambucha przechowywanego w Czechach. Jeszcze innym aspektem tej tradycji emblematycznej i sztambucha autorstwa braci Debray niech będzie ten wpis, który znajduje się w sztambuchu Michaela Widera, obecnie przechowywanym w Budapeszcie. Jest to wpis, który składa się i z epigramu towarzyszącego emblemowi, i z motta, również towarzyszącego emblemowi, z właściwej dedykacji, gdzie Władysław Gorajski z Goraja właśnie owemu Michaelowi Widerowi się dedykuje, podając informację, że tenże Wider wyjeżdżał w tym czasie do Jeny,
Abbas zlecił wykonanie iluminacji w formie nawiązującej bezpośrednio do emblemu Arbor Virginifera, znanego także z lubelskiej piwnicy pod Fortuną. Także te związki pomiędzy emblematyką, sztambuchami, dekoracjami ściennymi, one ciągle są, ciągle występują. Na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć, że również w Lublinie znajduje się jeden z bardzo ciekawych, starych sztambuchów w Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest pięknie oprawiony i pięknie zdobiony sztambuch Jakoba Szykwusa, Ślązaka. Sztambuch jest rzeczywiście pięknie zdobiony, jest z przełomu XVI i XVII wieku. Na jednym z przedstawień w sztambuchu znajduje się Archanioł Rafał z Tobiaszem. Jeżeli będziemy pamiętać o tym, że Archanioł jest patronem podróżnych i weźmiemy pod uwagę tradycję Alba Amicorum, czyli książki peregrynującej z właścicielem, który swoją drogą dokonuje często peregrinatio academica w poszukiwaniu profesorów, w poszukiwaniu uczelni. Mamy jakby tą tradycję w pełni zarysowaną. Proszę Państwa, ta tradycja sztambuchów nie zaginęła. Ona odrodziła się w XIX wieku. Mamy dużo przykładów takich sztambuchów, które należały do młodych osób uczących się, studiujących, i mężczyzn, i kobiet. Natomiast przetrwała także do wieku XX oczywiście. I jeszcze w czasach mojej szkoły, czy tutaj w czasach, kiedy pani Agnieszka uczyła się, takie sztambuchy funkcjonowały i mamy ich przykłady. I na pewno Państwo też takie przykłady u siebie mają. To jest sztambuch z lat 90. Witam serdecznie, znajdujemy się w piwnicy pod Fortuną. Piwnica położona jest pod kamienicą przy rynku 8. To jest tak zwana kamienica Lubomelskich, dlatego że ponad 100 lat obiekt ten znajdował się w posiadaniu tego zacnego rodu. Rodzina patrycjuszy miejskich, ich członkowie tej rodziny zasiadali w najważniejszych urzędach miejskich, byli rajcami, byli ławnikami, burmistrzami miasta Lublina. Także zwyczajowo nazwa kamienicy pozostała i do dzisiaj jest używana. Spacerując po lubelskim rynku widzimy kamienicę z ciemnoczerwoną elewacją. To właśnie jest rynek 8, kamienica, pod którą się znajdujemy. Pamiątką po renesansowej przebudowie tego obiektu jest zachowana do dzisiaj płyta kamienna znajdująca się na ościeżu przejazdu po prawej stronie. Warto na nią zwrócić uwagę. To jest płyta, która przedstawia herb Zadora, herb Lubomelskich, czyli głowę lwa z trzema płomieniami wystającymi z jego paszczy oraz imię i nazwisko jednego z takich ważniejszych właścicieli i osoby bardzo ważnej, Jana Lubomelskiego. Jan Lubom i pod spodem, pod herbem, data 1540, to jest data przebudowy właśnie kamienicy w okresie renesansu. Początki historii tej kamienicy to jest wiek XVI, pierwsze wzmianki o niej to jest rok 1522. Dzisiejszy wygląd elewacji już zawdzięczamy późniejszej przebudowie z końca XVIII wieku, także już jest to dobudowane piętro. Elewacja wygląda nieco inaczej i ma zachowany taki wygląd już klasycystyczny. Znajdujemy się w pierwszej kondygnacji piwnic pod kamienicą. Pod nami przechodzą jeszcze dwie, dlatego że tak jak wszędzie pod każdą kamienicą na Starym Mieście znajdują się kilkukondygnacyjne pomieszczenia, które służyły jako magazyny. Lublin był miastem handlowym i pod każdym z budynków tutaj stojącym powstawały takie głębokie
pomieszczenia, które służyły do przechowywania towarów. Lublin był miastem handlowym, 4 razy do roku odbywały się tutaj ogromne jarmarki, na które ściągali kupcy z najdalszych zakątków świata i towarów przechowywane tutaj było na tyle dużo, że takie pomieszczenia były w pewnym momencie już niezbędne. Dzisiaj te piwnice są w różnym stanie. My jesteśmy w takiej zupełnie wyjątkowej, dlatego że polichromowanej. I ona swojego czasu, od końca XVIII wieku faktycznie stała się takim lamusem, magazynem, składem i niestety te dekoracje ścienne, które widzimy na ścianach, niszczały od tego momentu. Natomiast wcześniej służyła zapewne jakimś spotkaniom, jakiemuś niewielkiemu ugrupowaniu. My nie wiemy do końca jakiemu, nie wiemy kto tutaj dokładnie przychodził. To wszystko jest jeszcze przed nami do odkrycia. Piwnica, w której się znajdujemy od końca wieku XVIII, zmieniła swoje pierwotne przeznaczenie. My nie wiemy do końca, jakie ono było. W każdym razie kamienica zwana Lubomelski, wtedy już w rękach Makarowiczów, uległa znacznej przebudowie. Ta piwnica stała się magazynem, zamurowano do niej prawdopodobnie dojście i jakby pamięć o niej troszeczkę gdzieś tam zanika, ale nie umiera. Nie umiera całkowicie, dlatego że świadomość o istnieniu tej dekoracji malarskiej, którą mamy dzisiaj w piwnicy pod Fortuną, możemy jeszcze oglądać, została przechowana. Pierwsze wzmianki o niej pojawiają się w przewodnikach, między innymi w przewodniku z 1901 roku, w którym właśnie jakieś polichromowane wnętrze pod kamienicą dawniej Lubomelskich jest wspominane. Historia tego miejsca zmienia się bardzo w latach 30. W 1935 roku konserwatorem Okręgu Lubelskiego zostaje Józef Edward Dutkiewicz. On wraz ze swoim zespołem zaczyna poszukiwać tego pomieszczenia i dociera do niego. Wchodzi do piwnicy, ale nie tak jak my dzisiaj, wchodząc z rynku, wprost tak, pod budynek, tylko dociera od spodu, od niższych kondygnacji piwnic, które znajdują się pod nami. Dzisiaj to jest niewidoczne, dlatego że tutaj na rożu od strony okna jest po prostu podłoga, natomiast w latach 30. tutaj po prostu była taka dziura, na dół były schody i można było dostać się właśnie od spodu. Dzisiaj mamy tutaj też za mną okno. Czy to okno tutaj było pierwotnie, czy nie, jest to sprawa dyskusyjna. Zostało tutaj przebite w latach 30., żeby pomieszczenie doświetlić, ale ponieważ my znajdujemy się dzisiaj na pierwszej kondygnacji piwnic, należy pamiętać o tym, że na przełomie XVI-XVII wieku, kiedy piwnica funkcjonowała ze swoim pierwotnym przeznaczeniem, płyta rynku w tym miejscu była o jakieś 80 nawet do metra, do 100 centymetrów niżej. Także bylibyśmy na poziomie rynku albo leciutko tylko zagłębieni po prostu w gruncie, więc też zmienia się troszeczkę położenie tego obiektu względem właśnie tych wieków XVI i XVII. Józef Edward Dutkiewicz wraz ze swoim zespołem poddaje polichromię takiej gruntownej konserwacji. Polichromie w tym czasie są bardzo zniszczone, one, ponieważ jest to suchy fresk, tak, odspajają się od ściany, są zabrudzone, są zawilgocone. Bardzo dużo jest takich pęcherzy, które powodują, że one zaczynają odpadać po prostu takimi płatami. Są zaczernione bardzo, dekoracje są niewyraźne. No i oczywiście nie ma tutaj elektryczności, także są bardzo słabo widoczne. Prace konserwatorskie polegają wtedy na tym, że po pierwsze dołączona zostaje elektryczność i konserwatorzy punkt po punkcie odkrywają to, co jest ukryte właśnie pod tymi właśnie zabrudzeniami przede wszystkim. Konserwacja polega na tym, że odtwarza się kontur, wypunktowuje się tylko to, co jest wewnątrz tych konturów i na tej podstawie poszczególne przedstawienia zaczynają się odsłaniać. W roku 1937 następuje otwarcie tego pomieszczenia dla zwiedzających i takie wzmianki mamy w prasie właśnie z tamtych lat o tym, że pomieszczenie jest udostępnione ponownie do odwiedzania przez ówczesnych turystów. Dzięki tym zabiegom my mamy tutaj to, co mamy na ścianach, możemy te polichromie
podziwiać. Niestety zachowały się one nie w całości, zachowały się szczątkowo. Niektóre przedstawienia, tak jak tutaj to za mną po lewej stronie, tylko została rama przedstawienia. Niektóre zachowały się w lepszym stanie, są bardziej czytelne, ale ten nawet kolorystyka czy jakieś detale niestety nie są już na ścianach obecne. Do roku 2018 piwnica nie była poddawana późniejszym jakimś badaniom. W roku 1957 jeszcze sam Józef Edward Dutkiewicz pisze artykuł na temat tego pomieszczenia, poddaje analizie te przedstawienia, które tutaj zostały zidentyfikowane, ale niestety nie posiada wzorów graficznych, chociaż wykazuje się bardzo dużą intuicją, mniej więcej określa obszar, z którego pochodzą. Polichromię datuje na lata 1560-1580. W 2018 roku polichromie zostają poddane badaniom naukowym, tak? I poprzez poszukiwania bardzo intensywne udaje się odnaleźć wzory graficzne do poszczególnych przedstawień. I to jest dla tego miejsca taki moment troszeczkę przełomowy i daje się on wtedy ukazywać to pomieszczenie w zupełnie nowym świetle i pozwala na nowo je odczytać. Opowiadając o piwnicy pod Fortuną, właściwie opowiadamy o całym Lublinie, o jego mieszkańcach, o mieszczanach, którzy tutaj przebywali, niektórzy z nich przychodzili też tutaj do piwnicy pod Fortuną. Wchodząc tutaj widzimy malowidła, które są dla nas obecnie, dla większości z nas, takie zakodowane. One są takimi zagadkami, które należy odczytać. To są przedstawienia, które zostały opatrzone tekstami i te teksty dużo nam objaśniają. Ponieważ pisane są w języku łacińskim, dzisiaj nie posługujemy się w większości tym językiem, tym bardziej są dla nas one taką zagadką. Zaczynając opowiadać o tych polichromiach, musimy też troszeczkę wrócić do tego, jak wyglądał, jak funkcjonował Lublin na przełomie XVI-XVII wieku i w pierwszej połowie wieku XVII. Lublin był wtedy miastem bardzo intensywnie się rozwijającym. Był miastem handlowym, był miastem Trybunału Koronnego, do którego zjeżdżała bardzo duża ilość szlachty. Był miastem o takich bardzo szerokich kontaktach i kulturalnych, i gospodarczych, i politycznych. I na kanwie takiego miasta, w kontekście takiego miasta wyrosła właśnie dekoracja piwnicy pod Fortuną. Wzorce tutaj przeniesione zostały zaczerpnięte z kultury okręgu tego niemieckiego. I tak naprawdę piwnicy pod Fortuną nie możemy rozpatrywać tylko jako takiego po prostu zabytku samego w sobie, tak? Bo żeby zrozumieć to miejsce, to tak naprawdę trzeba je odczytać w takim szerokim kontekście, nie tylko miasta, nie tylko tutaj Rzeczypospolitej, ale też właściwie całej Europy, bo te prądy kulturowe tutaj jak najbardziej wtedy docierały, a Lublin, tak jak właśnie wspominałam, miał bardzo szerokie kontakty. Od 2018 roku wiemy, że większość przedstawień w piwnicy zwanej pod Fortuną pochodzi z książki emblematycznej Emblemata Secularii. Książki będącej nie tylko zbiorem 50 emblemów, ale także książki służącej jako sztambuch. Miała ona trzy wydania. W roku 1596 pojawiło się wydanie pierwsze, w roku 1611 drugie, trzecie natomiast w roku 1627. O tym, że Emblemata Secularia była książką sztambuchem, świadczy nie tylko informacja znajdująca się na frontespisie, ale także ten choćby przykład wpisu przy emblemie konnubia ceca, czyli ślepe małżeństwa. Ten wpis powstał w roku 1604, składa się z krótkiej sentencji o charakterze przysłowia. Czasem jest to ekscerpt z Pisma Świętego, właściwej dedykacji oraz podpisu autografu, autora wpisu i herbu tegoż. Jak widzimy, w piwnicy znajduje się odpowiadający temu emblemowi malowidło.
które zawiera sentencję tak zwanego subscriptio w języku niemieckim oraz właściwe przedstawienie z osobami znajdującymi się w koszu i wyciągającymi współmałżonków z kosza osobami, kobietą i mężczyzną. Jednym z przedstawień zamieszczonych na ścianie piwnicy pod Fortuną jest przedstawienie, które wzorowane jest na rycinie zawartej w emblemata secularia, rycinie o tytule Drzewo Pannonośne albo Drzewo Dziewiconośne. Na podstawie tego przedstawienia można bardzo łatwo pokazać właśnie, jak zbudowany był emblemat. On składał się z takich trzech zasadniczych części. Z obrazu, czyli tak zwanej piktury, właśnie motta, które znajdowało się pod spodem i takiego bardziej rozbudowanego tekstu, tak zwanego subskryptio. Te trzy elementy zostały powtórzone tutaj właśnie w przypadku piwnicy pod Fortuną. No i oczywiście zaczerpnięto je z książki emblemata secularia. Na przedstawieniu, no niestety tutaj w piwnicy już nieco uszkodzonym, tak, nie udało się wszystkiego tutaj odtworzyć. Widzimy w centrum, tak, przy tego przedstawienia drzewo, w jego koronie ukrywają się kobiety, widać ich tutaj tylko główki. Podstawy tego drzewa po lewej stronie przedstawienia, patrząc tak, stojąc przodem do tego przedstawienia, widać jedną postać męską. Prawdopodobnie było ich więcej, tak, dlatego że mamy tutaj dużo miejsca, na pewno by się zmieściły, a poza tym mamy rycinę, mamy wzór graficzny. Na wzorze widać bardzo podobne drzewo, tak, w nim także w koronie ukrywają się kobiety, a pod spodem stojących czterech mężczyzn. Jeden z nich to jest taki obserwator, trzech jest zaangażowany w scenę, trzyma takie pałki, którymi prawdopodobnie zamierza po prostu rzucić w koronę tego drzewa i strząsnąć sobie tą pannę, którą sobie upodobali. Przedstawienie to było bardzo popularne w Sztambuchach, dlatego że no przede wszystkim należały one do studentów, do młodych mężczyzn. Tak? Po latach takie przedstawienie stawało się po prostu takim wspomnieniem beztroskiej troszeczkę młodości. Jeżeli chodzi o elementy, które tutaj się znalazły, to oczywiście mamy obraz, a napisy, które towarzyszą przedstawieniu, one wyjaśniają to, co obraz przedstawia. Motto, tutaj też powtórzone, zachowało nam się początek pierwszego słowa. Szczęśliwi młodzieńcy, którzy posiadają takie drzewo w swoim ogrodzie. A subskrypcję objaśniało. Nawet ogrody Alkinosa nie byłyby dla mnie marzeniem, gdybym takie drzewo posiadał na swojej niwie. Także jest to bardzo częsty motyw właśnie umieszczany w sztambuchach. Dzięki odnalezionym wzorom graficznym bardzo dużo zagadek, nie wszystkie oczywiście jeszcze, w piwnicy pod Fortuną zostało wyjaśnionych. Dotychczas na przedstawieniu, które jest tutaj za mną, widzieliśmy niewielki element, tak? Było to ramię wagi. Józef Edward Dutkiewicz, odkrywając polichromię jeszcze w latach 30., widział tutaj zarysy postaci. Niestety po okresie II wojny światowej, w latach 60. i wcześniej, pomieszczenie nie było objęte należytą opieką i cały czas niszczało. Największym wrogiem tych polichromii była wilgoć, która tutaj się dostawała. Była bardzo wysoka i po prostu powodowała, że polichromie cały czas podlegały takiej degradacji. Dzięki odkrytym wzorom graficznym wiemy dokładnie, co było na tym przedstawieniu. To ramię wagi. Na jednej z jej szal siedział mężczyzna, na drugiej siedziała kobieta. Była to rada albo waga dla narzeczonych. Takie bardzo ekonomiczne podejście do zawierania małżeństwa, taka po prostu transakcja. I emblematy, które zostały zawarte w emblemata secularia, one w bardzo metaforyczny czasami sposób i czasami bardzo prześmiewczy pokazywały takie bardzo życiowe sytuacje i bardzo dużo mówiły o obyczajowości ówczesnych mieszczan, ale też nie tylko lubelskich, ale tych takich właśnie europejskich. Tutaj mamy na jednej szali mężczyznę, na drugiej kobietę, w tle krewni tych młodych, prawdopodobnie rodzice. No i do transakcji tej
do finiszu tej transakcji ma dojść wtedy, kiedy obie szale zostaną zrównoważone, a równoważy się je po prostu poprzez dokładanie tutaj kosztowności. A proszę zwrócić uwagę, na grafice widać, odchodzi. Bardzo smutno spogląda tutaj na skrzynię z kosztownościami, która stoi w rogu przedstawienia i odchodzi ze smutkiem tutaj na miłość, na emocje nie ma miejsca. Jest tylko zwykła ekonomia. O tym mówią też napisy. Mówią o takiej władzy, jaką posiada pieniądz. Tak? Mówią o tym, że za te pieniądze można kupić sławę, można kupić pozycję w mieście, można kupić żonę, można kupić przyjaciół i niestety ten pieniądz rządzi życiem właśnie tej grupy, która w tym przypadku znajduje się właśnie na przedstawieniu. W rogu, w narożu pomieszczenia piwnicy pod Fortuną mamy tutaj taki bardzo ciekawy kominek, tak, z epoki. Na jego karpie także znajduje się przedstawienie. Tutaj mamy wzór graficzny do niego. Miedzioryty zawarte w emblemata secularia są niewielkie. Tutaj mamy oczywiście duże ich powiększenie. Oryginalnie są one wielkości około 10 na 12 cm. Także są to niewielkie przedstawienia przeniesione tutaj właśnie na ściany pomieszczenia w dużo większych proporcjach. Na kawie kominka dzisiaj widzimy zarys takiej postaci, tak? Identyfikuje je napis, który został umieszczony na obrzeżu kominka. Simia, czyli małpa. Małpa w kryzie i tak zatytułowana jest rycina, która stała się wzorem do tego przedstawienia. Małpa trzyma, tutaj widzimy na ścianie, na kapie kominka widzimy taki okrągły kształt, w którym także się coś dawniej znajdowało. Dzięki grafice wiemy, że było to po prostu lustro, w którym odbijała się także twarz małpy. Małpa jest karykaturą człowieka, dlatego chcąc się do niego upodobnić, nakłada czasami taką kryzę, tak, noszoną dawniej przez patrycjat, przez szlachtę, a my czasami prześmiewczo, tak, wytykamy taką małpę, w cudzysłowie, palcami, tak, i krytykujemy. Natomiast małpa mówi, zostaw mnie. Ten napis wypisany był w otoku lustra, zostaw mnie, zostaw moją kryzę, to jest tylko taka małpia zabawa, pozwól mi być sobą, a wręcz nie pouczaj mnie. Taki mniej więcej był sens właśnie słów, które zostały zawarte w obrębie przedstawienia. Co więcej, przedstawienie to jest takim swojego rodzaju żartem, dlatego że osoba, która tutaj podchodziła, właśnie ta pouczająca, stając naprzeciwko tej małpy, widziała siebie, czyli widziała po prostu swoje odbicie w lustrze. Emblematy te więc są takimi swojego rodzaju żartami, ale one mają taki sens bardzo moralizatorski, bardzo pouczający i w wielu przypadkach ponadczasowy. Dwie sceny spośród tych, które znajdują się na ścianach piwnicy, nie pochodzą z emblemata secularia. Nie były częścią właściwej książki. Jedną z nich jest Amor i Venus. Scena, która przedstawia Amora, który stara się dostać do niewidocznego tutaj na naszym przedstawieniu kołczanu. Amora, który zapewne uczynił coś złego, ponieważ przeszkadza mu w dojściu do strzał Venus. Scena ta została wykonana w formie ryciny przez Heinricha Ulricha, norweskiego grafika. I w Lublinie została nieco źle odrestaurowana. Widzimy troszkę inne ułożenie postaci Venus na naszym malowidle, inne niż na rycinie. Dzisiaj wiemy, dzięki rycinie wiemy, że nogi Wenus powinny być inaczej ułożone i sandał obecny na nodze Amora to sandał, który powinien znajdować się na nodze bogini. Dowodem na to, że scena ta mogła znajdować się także w lubelskim sztambuchu, tym, który posłużył do przeniesienia innych scen na ściany piwnicy, niech będzie to, że tego typu, że to przedstawienie znalazło się w innym sztambuchu w formie malowidła, takiego monochromatycznego. Jest to sztambuch czeskiego malarza.
Natomiast jako, że malowanie sceny do Sztambucha było droższe niż wklejenie rciny, w przypadku Sztambucha, który dotarł do Lublina, być może rcina została po prostu wklejona. Był to też zwyczaj dosyć typowy, także sceny z rcin Heinricha Ulrycha często znajdowały się w Sztambuchach, były wklejane, były podkolorowywane. Drugą grafiką, z której skorzystano do dekoracji piwnicy, grafiką nie znajdującą się w zbiorze emblematu Sekularia, było przedstawienie Fortuny, również autorstwa Heinricha Ulrycha z Norymbergi. Dzięki odnalezieniu wzoru graficznego nie tylko wiemy, jak dokładnie wyglądało to przedstawienie na sklepieniu lubelskiej piwnicy, nie tylko wiemy, że rzeczywiście była to Fortuna, a nie na przykład Wenus, jak niekiedy sądzono. Wiemy także, jaka treść, to, jaki tekst towarzyszył przedstawieniu. Powyżej Fortuny znajduje się bowiem kartusz, w którym znajduje się łaciński tekst opisujący boginię i opisujący stosunek, jakim powinien człowiek mieć do losu. Jest to czterowiersz autorstwa Cornelisa Schoeneusa z Harlemu i czterowiersz ten przestrzega przed zwodniczym działaniem bogini, która jest nieprzewidywalna, nie można jej wierzyć. Jej oblicze jest wiarołomne jak i zmienne jak morze. Natomiast człowiek mądry, człowiek przezorny powinien odrzucić igraszki losu, nawet wtedy, jeżeli sądzi, że wszystko mu się układa dobrze w życiu, nawet jeżeli został wyniesiony na owym kole fortuny. Panie Ulu, Panie Łukaszu, w imieniu pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, filia nr 21 w Rynku, pragnę Państwu serdecznie podziękować za tę niezwykłą przygodę intelektualną, w jakiej mogliśmy wziąć udział, za odkrywanie tajemnic i podążanie śladami zaginionego Sztambucha. W ramach współpracy Miejskiej Biblioteki i Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN przygotowaniu tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek pod hasłem Czytanie wzmacnia. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Było nam bardzo miło.